Kolejne grupy polonusów zjeżdżają od rana do Rzeszowa. Dziś do festiwalowego miasteczka dotarły m.in. zespoły z Mołdawii, Białorusi i Rosji, ale też Szwecji, Szwajcarii i Stanów Zjednoczonych. Te, które są w Rzeszowie od wczoraj, dziś miały już pierwsze próby. Biuro organizacyjne festiwalu pracuje na pełnych obrotach. A to wszystko znaczy, że choć rozpoczynający imprezę Korowód zaplanowano dopiero na piątek, festiwalowa machina już ruszyła. Lechici z Grodna to jeden z dwóch zespołów z Białorusi, które wezmą udział w festiwalu. Tańczą od 28 lat. W Rzeszowie byli 18 lat temu i marzyli, żeby wrócić. I udało się. Wszyscy dumni, że oni tu są. A te ludzie, którzy przyjechali, oni bardzo kochają Polskę. Cieszą się zawsze, kiedy by my nie jechali, gdzie by my nie jechali do Polski. Dumny z przyjazdu do Polski jest też zespół z Mołdawii, a dokładnie z Gagłazji. Nazywają się Polacy Budżaka, a w rzeszowskim festiwalu wezmą udział po raz trzeci. Wszyscy mają polskie korzenie i kochają taniec. Tak, bardzo. Ja uwielbiam. Nie wiem jak drugie, ale ja tak. Część zespołów już rozpoczęła próby. Od rana taneczne układy ćwiczyła m.in. Polonia z Chicago, a tuż obok Polanie z Calgary, którzy już zapowiadają, że tak będzie codziennie. Będziemy bardzo dużo ćwiczyć, ponieważ ja już z grupą nie byłem przez ponad miesiąc, mamy nowych członków i chcemy jak najlepiej wystąpić na scenie, to często będziemy tańczyć, dwa razy chyba na dzień. Jeszcze jeden dzisiaj i jeden jutro, a potem będą grupy wszyscy razem na większą salę z wszystkimi grupami z całego świata. W tym roku w festiwalu bierze udział 37 zespołów z 14 krajów. Musieliśmy zakwaterować i musimy wyżywić, uruchamiając stołówkę, której na co dzień tu nie ma, 1200 osób. Jeżeli przy festiwalu w trakcie jego realizacji będzie pracować około 200 osób, wolontariuszy, ochroniarzy, różnego rodzaju służb, jeżeli musieliśmy zorganizować własny transport złożony z 40 autokarów i kilka mniejszych samochodów do działań organizacyjnych, to już obrazuje, jaki to jest wysiłek organizacyjny. Ale też, co podkreślono podczas konferencji prasowej, promocja Podkarpacia i Rzeszowa. Oni widzą to, co się dzieje, to, co się dokonuje w województwie podkarpackim, w samym Rzeszowie, jak na przestrzeni tych lat dokonano tak naprawdę skoku cywilizacyjnego, można powiedzieć, i w Rzeszowie, i w województwie. Więc ci ludzie to wywożą do swoich krajów. A potem chcą tu wracać, bo do Rzeszowa przyjechało właśnie kolejne pokolenie Polaków z całego świata. Najwięcej zespołów jest ze Stanów Zjednoczonych i Kanady. Są zespoły ze wschodu, są z Litwy, są Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, a ponadto są zespoły z Niemiec, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Czech. Także no jest zespół, który był na pierwszym festiwalu. Nie wiem, czy jeszcze tam będą osoby, co były na pierwszym festiwalu, zespół Olza, który początkował ten festiwal. I to nas po prostu cieszy. Wszystkie zespoły Rzeszów po raz pierwszy zobaczy podczas piątkowego Korowodu. A potem będą koncerty w 37 miastach i miasteczkach i dwa duże widowiska w rzeszowskiej hali pod promie. Organizację festiwalu finansowo wspiera Senat, Ministerstwo Kultury, Samorząd Podkarpacia i Rzeszowa.